Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Kama. I ja. Cały czas ja. Tak, cały czas ja. Opowiadamy wam o życiu z psem. I już było o szczeniakach, było o dorosłych psach, o tym, jak je zostawiać w domu, jak je kreatywnie karmić, ale w sumie nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy, o tym, jak się przygotować do tego, żeby mieć psa. No bo to nie jest tak, że ja spontanicznie nagle w tym momencie stwierdzam, że chcę mieć psa, a po trzech tygodniach stwierdzam, że chyba już nie chcę. Kilka takich wskazówek, jak się przygotować i z czym trzeba się liczyć posiadając psa. To nie jest zabawka na kilka dni, to nie jest szczeniaczek przez całe życie, tylko to jest też psi nastolatek, psi staruszek. Co jest takie bardzo istotne z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia? Tak naprawdę przede wszystkim to zmierzenie się z faktem, że życie depcze wyobraźnię. Czyli jeżeli planujemy sobie to, że będziemy mieć psa w lecie i widzimy, jak wiatr rozwiewa nam włosy, a my tam razem podążamy przez świat, to prawda jest. Ale trzeba pamiętać o tym, że ten sam pies w zimie albo jesienią, kiedy pada, jest okropnie, również zażąda spaceru i trudno będzie go przekonać do tego, że może jutro, bo pogoda się poprawi. To bez dwóch zdań. Czyli musimy się liczyć z błotem w domu i nasza biała kanapa może nie wyjść zwycięsko z konfrontacji z psem. Tak. Wiedzcie, że w domu będzie brudniej, albo będziecie częściej sprzątać, żeby było tak samo czysto. Na pewno wasze życie się zmieni, bo musimy też wtedy pamiętać, że przy wyjeździe na wakacje albo bierzemy pod uwagę psa i jedziemy w takie miejsce, które są dog friendly, albo musimy mieć takie zaplecze, gdzie takiego psiaka możemy zostawić, albo musimy poszukać hotelu, co A wiąże się z kosztami, B też z przygotowaniem takiego psa, żeby w tym hotelu został. I żeby po takim pobycie, nawet w najlepszym hotelu, nie było totalnej traumy, że nagle został porzucony na dwa tygodnie. Kolejna sprawa, no to tak naprawdę taka brutalna rzeczywistość, czyli wydatki, bo oprócz tego, że liczymy się z tym, że ileś tam wydamy na karmę i trochę zainwestujemy w legowiska, sprzęt. I też musimy wiedzieć, że no, dwukilowy piesek nie jest tyle samo, co 40-kilowy pies i że 40-kilowy pies to już naprawdę są setki złotych miesięcznie na samo wyżywienie tego psa. Kolejna sprawa taka, która... bo pies to taki koszt stały, oczywiście możemy sobie policzyć szczepienia, możemy policzyć zabezpieczenie od kleszczy i parę różnych innych rzeczy. Natomiast no, tak jak każdy żywy organizm, pies choruje. Może mieć też wypadek, prawda? No. Może mieć wypadek, pies choruje. Więc na pewno to jest jakaś tam dojrzałość do tego, żeby być gotowym na to, że życie się zmieni. To nie znaczy, że na gorsze. Życie z psem zawsze jest lepsze i tego się trzymam. No natomiast się zmieni i musimy być na to gotowi. Kolejna sprawa. Jaki pies? Bo musimy mieć świadomość, że choćby psiaki z adopcji, to też do adopcji też przez lata pracuje Fundacja Adopcji Malamutu, więc też no, pojawiają się u nas takie psy, które nie mają żadnych problemów, po prostu gdzieś tam ktoś w pewnym momencie uznał, że ich nie potrzebuje. Ale są też takie psiaki, które miały ze sobą trudną historię i w takiego psa musimy włożyć po prostu więcej pracy, żeby mu pomóc, żeby zobaczył, że to nowe życie jest okej. Tak samo z rasami. No. No też trzeba się przygotować, prawda? Bo teraz możemy to zaobserwować sami, pewnie Państwo też, czy Wy widzicie, że jest wysyp na przykład. Jest moda na buldożki francuskie, bo ktoś gdzieś pokazał i nagle wszyscy mają buldożki francuskie. Jest moda na, nie wiem, maltańczyki, owczarki niemieckie, labradory. To też nie jest tak, że jeżeli ktoś ze znajomych ma takiego psa, to znaczy, że to jest pies dla nas. Albo to, że on fajnie na zdjęciu wychodzi, to wcale nie znaczy, że taki pies będzie akurat towarzyszem dla naszej rodziny. Też powinniśmy jakiś research zrobić, prawda? Tak, ja się też często z tym spotykam, że na przykład słyszę od rodzinek, że ale ten znajomy to taki grzeczny jest. A jakby oprócz tego, że jest coś takiego, co jest charakterystyczne dla rasy i to gdzieś tam się powiela, no to też każdy pies ma swój charakter, do każdego psa jest trochę inna instrukcja obsługi i o tym też musimy wiedzieć, no ale jakiś tam wypadkowy, jakiś wspólny mianownik te rasy mają i jakby, no, jak bierzemy do domu na przykład malamuta, to na stolepkę go nie włożymy. Przygotowujemy się na to, że kłaków jest dużo więcej, że spacer jest dłuższy, że są najcudowniejszymi na świecie, ale jednak upartymi dziadami, z którymi trzeba się dogadać. No i trzeba to gdzieś tam przewalczyć, trzeba być na to gotowym. Kolejna sprawa jest taka, że musimy się przygotować na to, że czasami pies nas zmęczy. Tak po prostu. I... że możemy go mieć też. Tak. Bo my jesteśmy ludźmi, a psy mają swoje pomysły i to nic złego z tym, że pies nas zmęczy, ważne jest tylko to, żeby mieć z tego świadomość, żeby to się na psie nie odbiło, bo to też jest super ważne. Czyli kto w to wierzy, jak jesteśmy źli na psa, to mu tego nie okazujemy, w tym sensie, że nie wyżywamy naszej złości na obiekcie, tylko trzeba pójść, ochłonąć i zastanowić się, to poszło nie tak i dlaczego i dopiero wtedy tam zająć się samą sprawą.
Więc musimy też pamiętać o tym, że psy są naszym papierkiem lakmusowym, jeśli chodzi o emocje. Też musimy pamiętać o tym, że pies tak samo właśnie jak my mamy swoje gorsze dni, taki pies też może mieć gorszy dzień. Może być też tak, że psa coś boli. I też musimy zwracać uwagę na to, że pies czasem może nas warknąć, mimo że jest naszym najbardziej kochanym pimpusiem. Może czasem gdzieś nas złapać za nogawkę od spodni. I to nie znaczy o tym, że pies oszalał albo jest nagle agresywny i chce nas wymordować we śnie, tylko może to być skutek po prostu jakiejś okoliczności typu choroba, ból, nie wiem, nasze złe zachowanie, tak? Ja myślę, że o tym w ogóle zrobimy nawet kolejny odcinek, bo to jest taki bardzo ważny temat, to jest super ważne zagadnienie, które poruszałaś. Jak pies warczy, to nam mówi, że coś jest nie tak. I bardzo łatwo nauczyć psa, gając to warczenie, że nie warto nam o tym mówić. Bo i tak nie zrobimy niczego, czego oczekuje. Nie ułatwimy mu sytuacji, nie odpuścimy. Jeżeli ganimy warczenie, no to pies tak naprawdę już później ma niewiele rzeczy do zaoferowania w dalszych komunikatach i może złapać. I ważne jest to, żeby mieć świadomość, że jak pies warczy, to jakby samo warczenie to jest tylko efekt uboczny całej sytuacji, więc warto najpierw pomyśleć, dlaczego warczy. Też jeszcze bym chciała, żebyś o tym powiedziała, bo to jest jakby taki mój ulubiona sytuacja, kiedy na przykład idziemy z psem, mamy psa na smyczy, na przykład dużego, nie wiem, jakiś owczarek niemiecki, mastyf tybetański, psy, które wyglądają pięknie jak misie, a nagle podbiega dziecko i się przytula tak na wysokości twarzy. Ojejku, kolejny odcinek z tego będzie, słuchajcie, no tak, no ważne, nasza asertywność. Czyli to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasz pies czuł się komfortowo i żeby był bezpieczny, więc to my musimy się nauczyć mówić, proszę nie podchodzić, nie można się przywitać, proszę nie zabrać psa. Gryzie, tak? Bo to jest tak, 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 przecież nie o to chodzi, żeby mówić, że nasz pies jest mordercą, ale nasz pies na przykład może być dopiero z nami, nie wiem, tydzień i jeszcze nie wie, co się dzieje i niekoniecznie to będzie super wskazane, że wszyscy na ulicy pójdą przybić mu piątkę. Bo my też byśmy tego nie chcieli, bo ja zawsze to porównuję do tego, że jeżeli wstaniemy rano i od 8 do 20 spotkamy 50 osób i każda zrobi tak, jesteś ekstra, ale jesteś ładna, po prostu naprawdę ekstra kontakt, nara, to o godzinie 16 chodzimy kanałami po to, żeby już uniknąć wszystkich kolejnych osób, które to zrobią. Pies ma tak samo. Pies też ma pewną jakby górną granicę przyjmowania nawet zachwytów, którymi jest obdarzane, więc to wszystko gdzieś tam tak, to jest jeszcze ta asertywność właśnie, żeby też nie bać się powiedzieć, że proszę nie podchodzić. Nie można prosić rodziców, żeby uczyli dzieci, że najpierw pytamy, czy można, potem dziecko czeka. I to nie od razu twarzą na wysokości pyska, to też osobny film, się może... czego nie robimy, klepanie po głowie, zaglądanie w oczy, trzymanie psa za głowę, który nas nie zna i jeszcze próba dania mu buzi w czoło, to są rzeczy, przy których ja po prostu zamieram, widzę to często. Informacje dla was, tego nie robimy. Także jak widzicie, tych tematów jest naprawdę mnóstwo i myślę, że skoro mamy tutaj tak doskonałego eksperta i rozmówczynię, po prostu tak, to jest z wami. Pierwsze głaskanie ci dzisiaj, nie musisz uciekać. Urosnę. Więc ja myślę, że będziemy kontynuować te nasze tutaj pogadanki, może już akurat nie w tym miejscu, gdzie indziej. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo macie tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyły, bo my naprawdę gadać możemy bardzo długo. A bo to jest ciekawe i chcecie, żeby to wam rozszerzyć, to postaramy się spełniać wasze oczekiwania. Także piszcie, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych. My się naprawdę postaramy, znaczy odpowiemy na wszystko. Nie wiem, czy konstruktywnie, ale odpowiemy na wszystko. Będziemy walczyć. Także pozdrawiamy was bardzo serdecznie, bardzo dziękujemy. I mam nadzieję, że było fajnie. Było fajnie. Było, a ja teraz wracam właśnie a propos na spacer z moim osobistym psem, który czeka na matkę w domu. Więc trzymajcie się ciepło, wy też idziecie sami na spacer, korzystajcie z pogody. Do zobaczenia. Do zobaczenia.